Witam, 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 witam. Ojej, i miałem poszukać sekretu w międzyczasie. I co ja narobiłem najlepszego? Trudno. Się skupiłem na tym, żeby was fajnie powitać. Nic, to poszukam sekretu na waszych oczach. Na waszych... Czując na sobie wasz zażenowany wzrok, tym jak beznadziejnie gram i czemu to kurwa żadnego sekretu nie ma, to jest niemożliwe. To jest złe. Tak nie powinno być, że tu żadnego sekretu nie ma, naprawdę. To jest bardzo trudno tutaj. No dobra. Chodźcie. Czekam tu na was. Pojedynczo, proszę. Wszyscy zglebicie w tym jednym miejscu. Zobaczycie. Tak was załatwię. My też głupie mutanty. Wynik mi się zbugował. Mam 1 500 000. O kurwa mać. O kurwa jego. Ojej, wybaczcie. Stop. Dosyć tego dobrego. Czy ja to też w sensie, w dwóch sensach. W jednym sensie, że muszę przestać tak beznadziejnie grać. W drugim, że muszę tak przestać wyczyniać. Jak się będę denerwował, to będzie jeszcze gorzej szło. Trzeba do tego na spokojnie podejść i to zmiażdżyć ten poziom. Ja nie ma jak, muszę tą amunicję zabrać, no. Dobra. Żadnych głupich ruchów. Żadnych głupich ruchów, kurde felek. Jest, o rany. Już się będzie, że tam mutant siedzi. Mam klucz do... żeby dostać się do Uber mutanta. A tu chyba wyjście jest. Nie, tu wracam. I mogę właśnie iść do tego Uber. Co to jest? Aha, dobra. To ci goście, którymi miałem zająć się wcześniej, a którym się nie zająłem. Chodźcie tu. Jej, ale się przestraszyłem. Rany boskie. Dobra, to tak, problemem jest to, że nie posiadam amunicji. Jejusiu. Aha, dlatego oni tu nie mogą wyleźć. Zablokowane ścianą. Człowieku z wyżyn, jak ty to przeszedłeś? A, to już mogą tu przełazić. Właśnie miałem powiedzieć, że wróżę sobie śmierć w przeciągu 3 sekund, no ale zginąłem szybciej po prostu. Czy to jest niemożliwe jakieś na oparcie? Ej, nie, ja tego nie przejdę. Bo to po prostu nie ma mowy, żebym o to przeszedł. Nie ma takiej możliwości, ja nie mogę. Chyba, że takich zablokuję. Kurwa mać, no. Da się tak zablokować, jeżeli pod odpowiednim kątem stanę. Da się to zrobić. No właśnie tak. Tylko że to trochę dużo czasu będzie. Ale nic to. To jest jedyna opcja na przejście tego. Zaklikam was na śmierć po dalce. No to może w międzyczasie opowiem jakieś dowcipy może. Jakieś suchary właśnie. Zrobię tu save, ale nie wiem, czy to jest mądre. No dobra. Co ja tu mogę wam opowiadać? Nie, bo to naprawdę trochę czasu zajmie.
Nazywam się Tomek i mieszkam w Warszawie, mam 17 lat. Chętnie was poznam. Ojej. Jak się nazywa Żyd zakopany w ziemi? Żydkiewka. A jak się nazywa kilku Żydów zakopanych w ziemi? Żydopłot, ha ha ha. Dobra. Skończyli się przeciwnicy. Na szczęście. O, wykrakałem. O fuck, jeszcze ich tu jest trochę. Oj, źle się ustawiłem. Ale nie chcieli wyleść. Głupie głupki. Tutaj może uda mi się ustawić. O, dobra. Śmiesznie to wygląda, no ale cóż zrobić. Żydkiewki jedne. Gin, Żydkiewko. Ty Żydopłocie. I co? O. W ogóle zauważyliście, że oni wszyscy tacy typowi właśnie Niemcy, znaczy się tacy Niemcy wymarzeni przez Hitlera, nie? Czyli armia pedałków z blond włosami i niebieskimi oczkami. Wszyscy Niemcy tutaj. A wiecie co jest w środku tego? Właśnie Ubermutant. Nie chcę go na razie odpalać. Tu jest wyjście. Wszyscy tutaj Niemcy w tej grze to właśnie... O kurwa! On wylazł! Jak on wylazł? Patrzcie, to jest on, to jest koszmar Gimpera. To jest mega mutant. Ale jak on do diabła stamtąd wylazł? Jak ty piekielny wynalazku się z tobą wydostałeś? Chodź tu sukinsynu, to cię na faszeruję ołowiem! Chodź tu tylko, no wyjdź. Podejdź tu, kurwa. Bij mnie tych wszystkich mutantów. Zemszczę się. Kończy mi się miejsce do uciekania. Gin mutancie, pięknie, yeah! O! Ty kurwo! O, za te wszystkie mutanty, za te wszystkie śmierci! Za te wszystkie łzy i za ten cały pot przelany! O! Aż musiałem Witcher'owe pięknie zakrzyknąć! Kurwa, zemsta za te wszystkie, za te wszystkie mutanty, które mnie zabijały przez całe zagranie w Wolfenstein 3D i Spear of Destiny. Zemsta na tobie, ty patafianie. Ubermutant głupi. To jest inna tekstura, a to nie jest sekret. Ale suki syn już gryzie ziemię. Ubermutant defeated, bardzo dobrze. No. Już czuję się lepiej. Już mi przeszła złość. Już Ubermutant gryzie ziemię. Jest zajebiście. Dobra, teraz tak. Dobra. Obudziło ich się trochę. Teraz tak, przypomniała mi się konstrukcja Spear of Destiny. Jej. Tak, przypomniałem się konstrukcja Spear of Destiny, jak to będzie wyglądało. Będzie ten poziom, po nim będzie Rycerz Śmierci jeszcze, który będzie bronił właśnie tej włóczni, tytułowej włóczni przeznaczenia. I po nim będzie jeszcze jeden boss. Kurde no mutant. Ja tych drzwi tu się otwiera, racja. To jest jakieś niemożliwe. Oni będą ze wszystkich stron na mnie lecieć, a ja mam bardzo mało amunicji. Ale co ty? To mi nie przeszkadza. Ubermutant nie żyje. Ej, ile tych drzwi się tu otwiera? To naprawdę jest chore. To już
brzmi jak jakieś bardzo słabe techno. O, to jest amunicja, fajnie. Oj tam, oj tam. Do wesela się zagoi, wie. My Leben. O, rety. O, klucz. Muszę wymyślić jakiś własny okrzyk. Pięknie, Pewnie pojawiają się komentarze niektórych osób, że o, podrabiasz styl Witcha Evena, bo przeklinasz i użyłeś jego zwrotu, pięknie ja. Ja wam powiem, że to jest przesad, to wiem, że to jest błąd, na pewno nie powinienem tego robić, tak? Używać powiedzonek innych zagramerów, ale powiem wam, to jest spowodowane po prostu tym, że ja Witcha Evena oglądam, no po prostu i... Jak się kogoś za dużo ogląda, to jego teksty tak wchodzą, po prostu. Nie, może tylko ja tak mam, ale myślę, że nie tylko ja tak mam. Jezus Maria. Kurde, no mutant. Jezus Mario. Matko Święta Biedronkowska. Nie właśnie do tych drzwi, padalce. Poprzednio wleźli do tych drzwi, o tutaj, i przez to ich wleciało do tych otworów. Sam to odpalę, jak uznam, że jest taka potrzeba, jasna? Nienawidzę cię. O kurde. Widzieliście, ile tam ich było? Co? Jaj. Chciałem powiedzieć, ja jebie. No i powiedziałem, no ja pierdolę. No i... Dobra. Nie, no i wleźli tam. O, ten poziom zaczyna działać mi na nerwy. Nie wchodźcie w te drzwi. Czy wy to rozumiecie? Debile jedne. Jest klucz. Czasem już mi tam piszcie, że 13 minut mu niby minęło. Dobra, dam sobie jeszcze dwie, co? Będzie trochę dłuższy ten odcinek. Nie skomentuję. Chociaż dobra, no zagrajmy, by to... Nie chcę przeklinać więcej, no naprawdę. Skąd on się tu wziął? Co ja mam z nimi zrobić? Zabić ich? No dobra. Jak tam sobie chcecie. Dobra, rozejrzymy się jeszcze jakimiś sekretami może. Tu już byłem. To jest wszystko wybite, nie? A tu nie ma nic sekretów. No to już trzeba iść tam, ale ja mam za mało amunicji i wszystkiego. Chodźcie, chodźcie. Ojej. Ile ich tu jest? Kurwa, wiedziałem, jak to się tak, że to się tak skończy. Ale amunicji mi brakuje. Dobra. Dalej sobie już będziemy się tu z nimi męczyć w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Spear of Destiny. Do usłyszenia.